Oczekiwaliśmy pewnych zmian. I teraz tak, takich na poziomie samorządu. Te zmiany nie następowały. Mnóstwo problemów, że tego nie można, tamtego nie można. Doszedłem do wniosku takiego, że nikt nie zrobi za mnie tego, co ja bym chciał, żeby było zrobione. 20 lat temu zostawałem naczelnikiem Wydziału Planowania i Rozwoju Miasta. Pytali mnie dziennikarze wtedy, co ja bym chciał zmienić w tym Ełku. Nie? Ja im wtedy powiedziałem, słuchajcie, trzeba odwrócić miasto przodem do jeziora. I dzięki staraniom ówczesnego prezydenta, ale też i moim i całego tutaj zespołu ludzi, namówiliśmy do tego, żeby zrobić ulicę Płaskiego nad Jeziorną, ją doprowadzić do stanu używalności i w związku z tym zaczęło się tam coś dziać. Zresztą jak się popatrzy na stare zdjęcia starego Ełku, to ten Ełk nad Jeziorem też żył. Więc były słynne tarasy Sztama, taka kawiarnia tarasowa nad jeziorem, w miejscu, gdzie teraz jest choreka. Nie? Było widać, że tam się wiele rzeczy działo. Ełk się zaczął odwracać do jeziora. Teraz nad jeziorem to jest serce miasta, prawda? Promenada, coś niesamowitego. I to jest jakby taki widoczny znak tego, że coś się zmieniło tak, jak ludzie chcieli. No bo w Ełku nie ma, nie wiem, nie ma rynku, nie ma jakiegoś tam takiego miejsca, gdzie można zrobić deptak taki, ulice bez samochodów, nie wiem, jakieś tam spacerowe miejsca. Były pomysły, żeby Armii Krajowej zrobić taką ulicą, gdzie tam to jest taka dla pieszych, nie? Ale za dużo jest, że tak powiem, za dużo tam ludzi mieszka, są różne firmy, jakieś tam zakłady, to by było trudne do realizacji. Więc skupiliśmy się wtedy nad jeziorem. I w zasadzie to się udało, bo widać efekty do tej pory, a przez te następne lata te pieniądze, którymi dysponował samorząd, zostały przeznaczone na to, żeby się tam wszystkim żyło lepiej. Ja, jeżeli ktoś do mnie przyjeżdża, bądź mam jakieś zdjęcia czy filmiki, jestem gdzieś poza Ełkiem, w innych miejscowościach, to wszyscy są naszym miastem zachwyceni, że tak się tu wiele zmieniło, bo osoby, które był taki czas, że wyjeżdżały gdzieś za granicę na długie lata, wracają i są w ogóle w totalnym szoku, bo to jest zupełnie inne miasto niż kiedyś. Jest piękne, ładne, czyste, wspaniale utrzymane, więc warto tutaj być, warto przyjeżdżać, nie wiem, pracować.